dziewczyna nie doczekała się na wyniki testów na koronawirusa. Jej chłopak, który pojawił się u niej w mieszkaniu, znalazł ją martwą na podłodze. Przerażające wiadomości z zagranicy. Dziewczyna nie wiedziała, co jej dolega. Zauważyła, że ma wiele objawów, które mogłyby wskazywać na to, że jest chora na koronawirusa. Niestety, kobieta nie doczekała się wyników badań. Co więcej, zmarła czekając na swojego chłopaka, który wchodząc do mieszkania na ich spotkanie odnalazł ją martwą. Dziewczyna czekała na wyniki testów na koronawirusa. Natasza Ott, pochodząca z Nowego Orleanu, miała 39 lat i dotknęły jej wszystkie objawy, które występują w przypadku osób, które zarażone zostały koronawirusem. Niestety wyniki testów przyszły o wiele za późno. Do tych z Was, którzy nie mieli dość szczęścia, aby ją poznać. Wiedzcie jedno, to niewyobrażalna strata. Widok kobiety, która zawsze była tak pełna życia, leżącej bez czucia na podłodze, był druzgocący, napisał chłopak Nataszy, Josh Anderson, na Facebooku. Dziewczyna już 10 marca zaczęła obserwować u siebie pierwsze objawy COVID-19. Natasza pracowała w klinice medycznej, która sprawiała, że mogła mieć kontakt z osobami zarażonymi. Placówka posiadała test na koronawirusa, jednak zbyt mała ich ilość zadecydowała, że dziewczyna wstrzymała się z badaniem. Kiedy w końcu postanowiła się przebadać, miała już większość objawów, cierpiała na niewielki apetyt, gorączkę i problemy z oddychaniem. Jej stan zdrowia znacznie się pogorszył, była już wtedy pewna, że jest zarażona koronawirusem. Dziewczyna zmarła w swoim mieszkaniu. Stan dziewczyny poprawił się na chwilę, Natasza nabrała więcej siły, ale już następnego dnia jej stan pogorszył się jeszcze bardziej. Trzydziestodziewięciolatka opisywała, że czuje się, tak, jakby coś było w jej płucach. Josh Anderson w piątek wieczorem odwiedził dziewczynę, para miała razem obejrzeć film. Niestety, kiedy chłopak przybył do mieszkania, Natasza już nie żyła. Dzisiaj grzeje, jeden. Z ostatniej chwili, jest prognoza liczby zakażeń dla Polski. Podano możliwą datę zahamowania epidemii 2. Lekarze dostaną wytyczne, których zakażonych nie ratować. Druzgocące doniesienia z zagranicznego kraju. Wciąż nie ma wyników badań, które potwierdziłby, że dziewczyna zmarła na skutek zarażenia koronawirusem. Najlepsze newsy dnia, źródło, Onet. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.